russo Vladimir Putin, President Putin, instability within Russia, a Russian mercenary group, un presidente Putin, Vladimir Putin. Informacja numer jeden w programach telewizyjnych na całym świecie. Marsz grupy Wagnera na Moskwę, Russian president i pytanie o jego możliwy finał oraz skutki dla Putina, Rosji, Ukrainy i Zachodu. It's an evolving situation. To dynamiczna sytuacja i myślę, że w tym momencie właściwą rzeczą jest upewnianie się, że mamy ją pod kontrolą i że jesteśmy w kontakcie z naszymi sojusznikami. Kraje Unii Europejskiej prowadzą wewnętrzne konsultacje, tu cytat, na wszystkich szczeblach. Prezydent Polski potwierdził na Twitterze, że rozmawiał z sojusznikami, a także z premierem i szefem resortu obrony narodowej. Intuicyjnie wszyscy widzą też w tym jakąś szansę, jeżeli chodzi o odpuszczenie na froncie wschodnim ukraińskim, ale nie pokładałbym jeszcze w tym tak ogromnych nadziei. Z raportu Amerykańskiego Instytutu Badań nad Wojną wynika, że pucz grupy Prigożyna zaskoczył władze Rosji i samego Putina. Badamy, no, jakie są zamiary Prigożyna. Czy to jest tylko kierownictwo, zwierzchnictwo nad armią, czy jego ambicje sięgają Kremla? On tego nie powiedział jeszcze do tej pory, że jego ambicje sięgają tak wysoko. Sekretarz stanu USA napisał na Twitterze, że jest w stałym kontakcie z sojusznikami. Szef Rady Europejskiej, z którym rozmawiał premier Mateusz Morawiecki, stwierdził, że to, co dzieje się w Rosji, jest wewnętrzną sprawą tego kraju. Tłumacząc z języka dyplomacji, Europa czeka na efekty puczu, a dopiero wtedy będzie reagować. Bardzo różne scenariusze tu są możliwe i w zależności od tych scenariuszy na pewno będzie się ustawiał Zachód, ale jedno jest pewne. Cokolwiek będzie dalej, trzeba pamiętać, że Prigożyn to jest bandyta. To będzie raczej długotrwała akcja. Jak tłumaczy były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, próba wspierania przez Zachód puczu w Rosji byłaby ryzykowna i zupełnie chybiona. W interesie Ukrainy, Zachodu, byłoby, aby jak najdłużej ten bunt trwał, aby Rosja po prostu krwawiła, osłabiała się, no i w ten sposób przegrała ostatecznie wojnę. Białoruś i Iran poparły Putina, tak jak Turcja, której prezydent w rozmowie telefonicznej zapewnił go, tu cytat, o wsparciu przeciwko zbrojnej rebelii najemników. Erdogan sam się czuje, że on też może kiedyś mieć taki pucz w armii, no bo on się boi swojego wojska w tym sensie, więc on to widzi jako, jak osobiście. Dla Zachodu, a przede wszystkim dla Ukrainy, to co dzieje się w Rosji to historyczna szansa na koniec wojny i zwycięstwo. Jacek Tracik, Fakty.